hej, witajcie, kolejne zakupy przede mną. Już nie chcę, już po prostu ciągle was tego przepraszam. No ale mówiłam, że ja nie wiem, czy dam radę regularnie wtorki i czwartki, wtorki i piątki, bo tu po prostu trochę jest inna rzeczywistość. No tutaj są takie sytuacje, które są niezależnie ode mnie. Ja nie mam auta na przykład, jak Dawid teraz pracuje tak, że raz pracuje rano, raz pracuje wieczorem, raz pracuje po południu, pracuje i on zabiera mi samochód, więc ja nie mam jak zrobić tych zakupów, bo ja muszę dojechać wszędzie, więc... Więc teraz jadę na kolejne zakupy. Ja dzisiaj je obrobię, a dzisiaj pewnie już nie zdążę ich wrzucić, tylko będą jutro, także już niedługo zobaczycie kolejne. Jadę do Tuesday Morning znowu, bo dostałam cynka, że mogą być papiery primy. W sumie to sprawdzam też dla innych, te papiery nawet nie dla siebie. A jeżeli chodzi o moje zakupy, no to chciałabym zrobić album już teraz, albo jakąś pracę z papierów z Zoju Design, z tymi, jak one się nazywają, jednorożcami, więc myślę sobie, że pojadę po jakieś takie właśnie ładne kwiatki, po jakieś tam, nie wiem, kokardki, takie rzeczy, coś, co by do tego papieru mi pasowało i kurde, muszę kupić coś na bazę, ale to się chyba nie zmieszczę w tych 15 dolarach, więc ja sobie to odłożę na inne zakupy, a dzisiaj tylko trochę tych ozdób po prostu do tego albumu kupię. Także bądźcie ze mną, jedziemy na pewno Tuesday Morning. Pojechałam daleko, daleko od domu, do Tuesday Morning, którym nigdy nie byłam. W ogóle jestem na jakimś skarbie. Ale Tuesday Morning jest już za mną. Nie mogłam tutaj trafić, ale mam nadzieję, że coś fajnego tu znajdę, bo jestem bardzo daleko od domu. Zaczynamy. To było tylko przeceny. Myślałam, że to już jest kawałek sklepu, ale to był tylko dział z przeceną. Także tylko byłam tutaj dosłownie sekundkę. To jest właśnie pierwsza rzecz, która mi się rzuciła w oczy, ale o tym opowiem Wam na końcu filmu, bo to finalnie kupiłam, ale nie myślałam, że to kupię, więc trochę się na tym skupiłam dłużej, bo tak się zastanawiałam, brać, nie brać. Tutaj na dole było kupę papierów, różne firmy, także przeglądam po prostu, jakie firmy po kolei są. Szukałam tak naprawdę firm Ekoparku, właśnie Primy, ale tak jak widzicie, znowu karty. O, te karty mi się mega spodobały, mam nadzieję, że Wam też. Bo postanowiłam wziąć je do mojego candy, w koszu. Dalej przeglądam, małe bloczki, dużo lost and found właśnie firmy. No i oczywiście dużo rzeczy do planera, znowu jakieś zestawy planerowe. Tak sobie grzebił. Tutaj przyszłam już na drugą część. Pokażę Wam tak na razie, co to w ogóle jest, tak ogólnie rzecz biorąc. I za chwilę będę przeglądała poszczególne, czyli teraz tutaj kwiaty. No tutaj nic takiego ciekawego nie było. Dużo właśnie było tych napisów z Heidi Swap, takich jakby plastikowych. No ja szukałam jakichś takich bardziej błękitnych rzeczy do albumu. Jakichś fajnych, na przykład kokardek czy coś, ale nic tu ciekawego nie było. Taśmy mają też te czerwone. Tam jest mnóstwo właśnie tych wszystkich, jak się nazywa, ćwieków. Ten Lost and Found dodatki były piękne. No ale tu jest kupę pięknych dodatków, ale to trzeba by było mieć kolekcję, żeby to kupować jakieś konkretne. Albo przynajmniej wiedzieć, do jakich kolekcji się kupuje, a ja po prostu wiedziałam, że chcę kupić do kolekcji Zoju, więc tutaj mi nic nie pasowało. Ten stebel jest cudowny. Bardzo dużo właśnie naklejek, die-cutów, zaraz zresztą zobaczycie, przeróżnej maści, kolorystyki, w ogóle mnóstwo tego było. Wykrojnik Sizzixa. Tutaj znowu wykrojnik Sizzixa. No i tam z tyłu zaraz będą takie srebrne. Myślałam, że to są właśnie srebrne jakieś torebki, ale się okazało, że to były po prostu koperty z kartami takimi srebrnymi. To też było dość fajne. Dużo, taki duży zestaw jakichś napisów, naklejek. No i znowu kolejne naklejki. Tutaj die-cuty. Nie, to są też te naklejki, tylko takie płaskie. No i fajne torebeczki. Te torebeczki właśnie mi się wydawały, żeby pasowały. No ale lecę dalej. Piękne te bałwany były. Jakie to było ładne. No ale cóż.
Oglądać sobie tylko poglądałam. Poprzeglądałam. O, właśnie było tam dużo z świąt tych wielkanocnych rzeczy, jakichś tam kolekcji, teraz zobaczycie. Tu jakiś sprzęt, chyba jest do odciskania stempli z We Are, bo tam leżały też We Are rzeczy. Kopię se, kopię i kopię, przeglądam, przekładam. I jakie fajne, na te butelki, wow. Ta w ogóle tego klikata jest dużo właśnie w Walmartach też u nich. O, i tutaj wygrzebię zaraz coś, co za chwilę zobaczycie, bo to kupiłam. Potem oglądałam jeszcze właśnie, o, no jakie czadowe te naklejki były. Kurde, ale ja już nie będę robiła teraz pracy halloweenowej. To były fajne papiery, tylko czarne właśnie, takie gładkie, wiecie. Ale stwierdziłam, że kupię sobie kiedy innym razem, bo teraz nie potrzebuję. I tutaj było takie do kaligrafii jakieś notesy, też mi teraz nie potrzebne. Ja niech kaligrafii nie uprawiam, więc... Więc zaraz będę grzebać dalej. Tutaj znowu tagi, nie tagi, tam z tyłu jakieś tagi z kociakami. Pewnie tutaj niektóre kociarze się odezwą, kociary. Bo tam tego z kociami, z kotami tam jest sporo rzeczy faktycznie. No i kolejne ozdoby. Ozdoby ozdobami poganiają. Dłożyczki i tutaj były jakieś tam te... No, stemple z alfabetem, co mnie też nie bardzo interesowało. Ale co w odgrzebie? Te naklejki były też piękne. O, i tu stemple. Stemple. Chciałem być jakiś stemple fajny z samochodem na dole i tak będę grzebała, żeby do niego dojść. I się okazało, że to było na dzień krzynienie stempelki. No i kupę ćwieków. W jakieś świąteczne przed chwilą było coś, nie? Czy nawet tego nie widziałam wcześniej. O, i kociaki, widzicie? Z tymi kociakami tam jest dużo rzeczy. No fajnie, że coś widać, kurde, ale pokazałam. A tu jest w ogóle dużo takich właśnie rzeczy, gdzieś tam jakieś koperty z kartkami, takie komplety. Mnóstwo tego jest. Teraz zresztą zobaczycie, tak jedno wezmę do ręki. O, tu jakieś było właśnie kompletowanych kopert, kartek. Full tego. A to coś z tyłu, nie wiem co to właśnie było. Coś pod drukarkę. Nie wiem, pojęcia nie mam. Tu były też ładne takie naklejki. No ale fajnie byłoby mieć kolekcję do tego. Paisley chyba. I znowu przekładam, tu już byłam. Ale kopię, bo mam nadzieję, że coś jeszcze wykopię. Tutaj był sprzęty z Gujara znowu. Tutaj też jakaś tablica do chyba templi. No i znowu karty z Project Life'a. O, i tu był Bristol. Chciałam zobaczyć właśnie, jaki jest gruby, bo faktycznie ten Bristol był gruby. Te karty były grube. No, po co sprawdzić, jaka jest gramatura, jak można sobie pomacać, więc sobie pomacałam. No, jakieś tam farbki. Te. No i znowu stemple z wykrojnikami. Tego też tam jest dużo. Ale takie drobizny, drobinki. Te w ogóle jakieś przedziwne są tego Timachu, co ten kot jest taki śmieszny. No i tam z tyłu był, więcej tu było do folderu do wytłaczania i takie małe wykrojniczki do tego. Ty mnie zainteresował. Już myślałam, że go wezmę, ale strasznie malutkie te są, wolałabym jakieś większe. Ale może po niego wrócę. I znowu stemple z wykrojnikami. No tutaj grzeby, bo tam na końcu już widzę, że jest jakiś fajny ten wykrojnik. Taki właśnie większy. Zaraz wam go pokażę. O, ten. Ale jakiś wydawał mi się dziwny. I w końcu go też nie wzięłam. Dużo tam jest jakichś książek właśnie o kraftowaniu, o szyciu i takich rzeczach. Był taki bałagan w tym miejscu. Grzebałam i grzebałam. O, lalka jakaś w ogóle Barbie. Jej! No ale wiem, że jak jest taki bałagan, to trzeba pokopać, bo czasem coś fajnego się tam znajdzie. Tu są fajne kartki świąteczne. Widziałam, jak dziewczyna kiedyś pokazywała na jakimś YouTubie. No ale po co mi te kartki teraz świąteczne? Nie będę z tym wysyłać raczej kartek. O, a to, słuchajcie, jest okładka do planera i myślałam, żeby wziąć do Candy. Ale w sumie się nie zdecydowałam finalnie, bo stwierdziłam, że takie złote, może znajdę jakąś bardziej inny kolor, więc powiedzcie mi, czy byście chcieli w Candy taką złotą okładkę do planera.
Zawsze mogę po nią wrócić. O, znowu. Taką właśnie. Potem przyszłam znowu na następną część, gdzie były jakieś też wykrojniki, ale też jakoś średnio ciekawe. W ogóle przebrane było dość te stoisko. Inka Dinka Doo to są stemple, ale też nic jakoś tam ciekawego. Ale taniutkie, złoty 50, znaczy dolar 50. I znowu stemple oblicze, świąteczne te Easter, w sensie wielkanocne. I Boże Narodzenie z tyłu. Z tym bigam było naprawdę dużo. O, a to stwierdziłam, że jeszcze do tego jest ten, do stencil, czy jak to się tam nazywa. I do kosza, do candy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tu jest dużo tych do wytłaczania. Mnie to tam raczej nie interesuje tutaj w ogóle. To był wykrojnik Congrats. No taki sobie. Ten stempel jest po prostu uroczy. Uroczy. Już myślałam, żeby go wziąć, ale w sumie widziałam w końcu inny. No i tu są znowu stempelki też jakieś takie, wiecie, podróżnicze. Tego też jest sporo. To jest fajne. Dałam to candy, bo stwierdziłam, że te podróżnicze to każdemu nawet się przydadzą. No i sobie tak grzebię i napisy, i jakieś tam naklejki, i ćwieki, i błyszczące jakieś elementy. I stemple. Te były fajne na końcu. Tu jakieś fiskarsy, w ogóle nie wiem co one wycinają, także w ogóle pff. No i rzeczywiście chciałam sobie jeszcze pogrzebać trochę na dole. Potem jakieś pudełka były, jakieś takie rzeczy dziwne. No jeszcze raz rzut okiem na tą część. Dużo tam było tych właśnie do malowania, jakieś washi. Kwiaty te znowu. No i papiery ekoparku. Dość dużo było tych kolekcji. Tu jakaś dla babci. Jakieś właśnie dla dziewczynek, takie wiecie, princess. Dużo die-cutów, tu widzicie die-cuty. O, kolekcja miau. Nie skupiłam się na niej, ale teraz kociary znowu pewnie kwiczą. No taka fajna ta kolekcja była miau. Ja mam psa, więc wiecie. Bo te losy były bardzo fajne też. O, my man's eye, my miau. Easter właśnie, tak jak mówiłam. Lost and Found, dużo tutaj kolekcji było. Tu były takie zestawy papierów kolorowych. A tutaj znowu Die Cuts with the View. Ten papier zaraz wam pokażę bliżej, bo się skapnęłam, że to był w ogóle halloweenowy, zarąbisty, ale nie wiem, może sobie go kupię i po prostu do Polski wyślę, bo kurczę, u nas tego brakuje. A tu w ogóle super ekstra, w ogóle ja wam nagrywam, tak, ja tu sobie oglądam, a wy patrzycie po prostu na ścianę. Bo ja nie zauważyłam, że kamera nie nagrywa tego, co ja pokazuję, a przeglądam sobie po prostu charmsy różne. A nic ciekawego nie było, także nie straciliście. A tu piękna ściana. No, czat, Kaśka, po prostu czat. O, i to jest ta kolekcja właśnie halloweenowa. Matko, jaka ona była świetna. Właściwie to taka więcej tła. No, ale super. O, i to jest znowu ten zestaw, który widzieliśmy ostatnio. Jakiś... To w ogóle jest ściana, gdzie były do pieczenia rzeczy, więc nie wiem, co tam robiły te wszystkie dodatkowe torebki i te elementy skrapowe, pewnie po prostu był bałagan. A to były takie do wyciskania, widzicie, kremów czy coś takiego. Na dole znowu, to w ogóle jakaś taca Tima Holca, nie wiem, co, do czego ona służy. Po prostu taka. A tu w ogóle pudełka, zobaczcie, w połowie puste. Jakaś w ogóle dziwna akcja. No tak wyglądały taki zestaw pudełek, a w środku karty, w połowie puste. No i na prawej stronie, tu już byliśmy wcześniej, więc idę dalej i myślę sobie, ale bałagan, może tu pogrzebię, może coś tu znajdę. No i tak sobie właśnie grzebię. To wielkie pudełko już kupiłam jedno, tylko że białe, bezkolorowe w środku na zdjęcia, a tu grzebałam, ale nic ciekawego nie wygrzebałam. To już widzieliśmy wcześniej w poprzednim filmie. No i tyle. Wiem, że to nie jest krapowe, ale zobaczcie, jakie to jest świetne. To jest takie do wina, do zamykania wina. Popery, jak się nazywa. Z torebeczkami. Takie boskie. Boże, jakie to było urocze. Tutaj w ogóle obok też leżą takie fajne, urocze elementy do kuchni. To nie wiem, do czego to było. Jakieś takie zawieszki.
Też coś do wina, jakiś szanse na wino. W ogóle nie wiem, co to było. No tu są jakieś piękne otwieracze. Też te stopery na wino. To jest stoper. Tu jest taki z kamieniem. Piękny. No i wychodząc, ojej, nie mogłam tego nie nagrać, ale to było całkiem przy kasie, więc tak trochę się czaiłam. Możecie zobaczyć trochę świątecznych rzeczy. Tu jest po prostu wszystko. Od talerzyków, kubeczków, pudełeczek, zawieszek, mydeł, nie wiem, ściereczek, miseczek, no po prostu wszystko, co można ze świętami skojarzyć, tutaj było. Tu jakieś, widzicie, elementy ozdobne. Może będziecie chcieli, to kiedyś po prostu zrobię takie świąteczne wydanie tego, co jest w sklepach. A teraz już generalnie się wycofuję ze sklepu i zapłacić, także za chwilę zobaczycie, co udało mi się kupić na to wyzwanie. Moje zakupy to są nieduże, ale chyba fajne, mam nadzieję. Więc zobaczyłam tą Glass in Paper. To jest zestaw, tak jak widzicie, takich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Chyba sześciu, tak, ale 24, czyli cztery po cztery sztuki, sześć tych. No to nawet sporo, 24 sztuki. Takiej wielkości Glass in Paper, czyli taki jakby... Wiecie, jak są to takie torebki... Dawid mi przeszkadza znowu. Nie może człowiek nagrać filmu na spokojnie. W każdym razie tworzyły się z tego torebki. No wiesz, taki, to jest taki torebko, taki lekko śliski materiał, papier, czy jak to nazwać. I tutaj z tyłu jest narysowane narzędzie, które służy do tego, żeby te papierki żeby te torebki stworzyć. No i stwierdziłam sobie, kurde, no dobra, to wezmę, kupię to. Zrobię takie fajne torebki. Ale mówię, kurczę, no nie mam tego narzędzia, no to dobra, w Polsce tego nie mam, może spróbuję, może nie. Nie wiedziałam, czy to będzie kupić, czy nie. I później, łażąc po tym sklepie, znalazłam dokładnie to narzędzie. Czyli narzędzie z We Are Memory Keepers, które... Tak, to jest z We Are'a też, nie? Musi być z We Are'a. Tak, bo tu jest zaklejone. Narzędzie właśnie, które, dzięki któremu można stworzyć takie właśnie torebki. I stwierdziłam, że spróbujemy. Narzędzie mi zostanie do domu, nawet jak nie kupię takiego Glass in Paper w Polsce, chociaż myślę, że prędzej czy później się pojawią, może nawet nie z We Are, ale z innej firmy, to przecież to będzie można robić normalnie z papieru. Przynajmniej tak mi się wydaje. Także zobaczymy, jak mi to pójdzie. Aczkolwiek nie kupiłam trochę tego tutaj, tych wszystkich miarnic, to jest jeszcze jakiś dodatkowy. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze jakaś instrukcja. A jest tam w środku instrukcja obsługi. Także jak będę tego używała, to na pewno Wam pokażę i zobaczycie. Także to mnie kosztowało, tak jak widzicie, $11, ale kupiłam też dodatkowo ten mixmediowy papier, ale w sumie nawet nie to po to, żeby to mixmedia robić, tylko dlatego, że on był tani, bo kosztował $3 chyba. I będę chciała zrobić z tego bazę albumu, który będę robiła na Zoju. Jest potrzebowany jakiś jasny papier do tamtej kolekcji. To nawet nie jest biały, tylko kremowy, więc nie bardzo wiem, czy mi to podpasuje, ale chyba będę chciała zrobić ten album w takim stylu trochę też vintage, czyli tą kolekcję Zoju też ją trochę przybrudzę tym, przybrudzę, jak się nazywa, distressem i może to jakoś wszystko skomponuję. Także stworzę na pewno torebki, aczkolwiek do tej kolekcji Zoju, tu raczej nie ma żadnej torebki, którą mogłabym stworzyć, bo te wszystkie kolory nie pasują. Także to będzie do jakiegoś innego albumu. Albo może zrobię po prostu album z torebek, glassin. No zobaczymy. W każdym razie bardzo fajnie mi się to wydawało, fajny bajerek. Ups, moje ciuchy leży. Dobra, czyli to są moje zakupy. No mam nadzieję, że moja narracja Wam się podobała. No jak nie, to trudno, co ja zrobię, no po prostu nie miałam innego wyjścia. Także następnym razem może będzie mniej głośników i będzie trochę ta muzyka ciszej. Dobra, buziaki, pozdrawiam, do następnego filmu, pa!